Pozwoli pan, że wygłoszę następną strofę, autorstwa mej małżonki, powiedział pan hunter. Jest jeszcze bardziej wzruszająca. Jak pan sobie życzy, odparł pan pickwick. A brzmi ona tak, mówił dostojny pan coraz dostojniej. Powiedz, czy cię chłopcy dzicy z błota na środek ulicy psem wyszczuli okrutnicy? O boleści wrząca, żabko konająca Bardzo, bardzo piękne, rzucił pan Pikwik Jakie trafne, mój panie, rzekł pan Hunter Ale usłyszy pan samą, panią Hunter, jak deklamuje ten utwór Ona jedna potrafi nadać temu właściwy wyraz Jutro będzie go deklamowała w stylowym kostiumie Jako co? Spytał pan Pickwick. Jako minerva. A zapomniałem panu powiedzieć: wszyscy mają być w kostiumach. – O nieba, rzekł pan Pickwick, spojrzawszy po sobie. Niemożliwe. Niemożliwe? A bynajmniej to się da łatwo zrobić, rzekł pan Hunter. Salomon Lukas, żyd przy ulicy Wielkiej. Ma tysiąc najrozmaitszych kostiumów. Może pan wybrać ubiór najbardziej mu odpowiadający. Platon, Zenon, Epikur, Pitagoras. O, a wszyscy oni byli założycielami klubów. Wiem o tem, ale ponieważ nie mogę porównywać się do tych znakomitości, więc też nie powinienem przywłaszczać sobie ich ubioru. Dostojny pan zamyślił się głęboko. Ale po kilku minutach powiedział, zastanowiwszy się należycie, nie wiem, czy pani Hunter nie będzie przyjemniej, gdy będzie mogła przedstawić swym gościom osobę, tak jak pan, znakomitą, raczej w ubiorze, który zwykle nosi, aniżeli w szatach jej niewłaściwych. Sądzę, iż mogę wziąć na siebie odpowiedzialność za to. I przyrzec panu, w imieniu pani Hunter, iż zrobi wyjątek dla pana, tak jest, panie? Tak. Jestem pewny, iż mogę mu to przyrzec. A w takim razie, w takim razie bardzo mi będzie przyjemnie skorzystać z zaproszenia, odparł pan Pickwick. Ale, ale ja tu panu czas zajmuję, rzekł nagle dostojny gentleman. Znam wartość czasu i nie chcę go panu zabierać. O nie, powiem więc pani Hunter... Iż z pewnością może liczyć na pana, jak również na pańskich znakomitych przyjaciół. Dumny jestem z poznania tak sławnej osobistości. Ani słowa, panie. O, ani słowa. I nie dając panu Pikwikowi czasu na odpowiedź, pan Hunter poszedł dostojnie ku drzwiom. Filozof nasz wziął więc kapelusz i udał się pod srebrnego pawia. Ale pan Winkle już tam opowiedział o śniadaniu kostiumowym. Pani Pot będzie także. To były pierwsze słowa, które mi powitał swego mistrza. A, odparł pan Pickwick. w postaci Apollina tylko pan Pot się nie zgadza na tunikę. Ma słuszność, tak? Ma zupełną słuszność. – rzekł uczony mąż uroczyście. Tak, to też weźmie białą, a tłasową suknię w złote muszki. Ale czy w takim razie nie będzie trudno poznać, kogo przedstawia? zapytał pan Snodgrass. Dlaczego? zawołał pan Winkle z oburzeniem. Przecież będzie trzymała lirę. A prawda, prawda. No, zapomniałem o lirze rzekł pan Snodgrass. A, a ja? rzekł pan Tapman, Ja przebiorę się. – Za bandytę! – Co? – krzyknął pan Pickwick podskakując. – Za bandytę! – powtórzył łagodnie pan Tapman. – Pan nie ma chyba zamiaru? – rzekł pan Pickwick, przypatrując się swemu przyjacielowi z uroczystą surowością. – Nie ma pan chyba zamiaru, panie Tapman, powiedzieć, że chcesz przywdziać zieloną kurtkę aksamitną z połami na dwa cale? – A właśnie, że mam taki zamiar! – Odrzekł z ogniem pan Tapmen. I dlaczegoż by nie, pytam pana. Ponieważ, odpowiedział pan Pikwik wielce wzburzony, ponieważ jest pan za stary. Za stary? krzyknął pan Tapmen. A jeżeli potrzeba jeszcze jednego powodu, ponieważ jesteś pan za otyły, twarz pana Tapmena poczerwieniała. Panie, zawołał. Pan mnie obraża! Panie odparł pan Pickwick tym samym tonem: Jeżeli pan stanie przede mną w zielonej aksamitnej kurtce z połami na dwa cale, będzie to dla mnie obrazą nierównie większą. P panie, pan, jesteś pan impertynent! rzekł pan Tapman. To określenie odpowiada przede wszystkim panu! odparł pan Pickwick. Pan Tapman zrobił parę kroków naprzód i spojrzał na pana Pickwicka wzrokiem wyzywającym. Pan Pickwick odpowiedział takim samym spojrzeniem skoncentrowanym w pałające ognisko za pomocą okularów. Jego twarz wyrażała mężne wyzwanie. Panowie Snowdgrass i Winkle stali nieruchomi, jakby skamienieli na widok takiej sceny między takimi ludźmi. Po krótkiej przerwie pan Tapman zaczął znowu tonem znacznie zniżonym, ale wielce dobitnym. Pan... No, nazywał mnie starym. Tak. I o Powtarzam to. Dobrze? Nastąpiła chwila straszliwego milczenia. Przywiązanie moje. Do osoby pana, zaczął pan Tapman, drżąc ze wzruszenia. I jednocześnie zakasując rękawy, przywiązanie moje do osoby pana jest wielkie, bardzo wielkie, ale muszę na tej samej osobie natychmiast zemścić się. Występuj pan! odparł pan Pickwick. Pod wpływem wzburzającego dialogu nieśmiertelny ten człowiek stanął w postawie człowieka chorego na kiszki. Przekonany niewątpliwie, tak jak to samo przypuszczali dwaj świadkowie tej sceny, że była to postawa obronna. Na szczęście pan Snowdgres rzucił się między dwóch zapaśników, z narażeniem się na otrzymanie jednocześnie policzków od obu. Co! zawołał, odzyskując nagle dar słowa, którego pozbawił go był na chwilę nadmiar zdumienia. Co! Panie Pickwick! Pan! Pan, na którego zwrócone są oczy świata! Panie tapmen, Pan! Uświetniony jego imieniem jak my wszyscy! A to wstyd, panowie! to, To wstyd! jak ślady ołówka ustępują łagodnemu naciskowi elastycznej gumki, tak samo niezwykłe zmarszczki, które zebrały się nad gładkiem i otwartym czołem pana Pikwika, znikały stopniowo podczas przemówienia jego młodego przyjaciela. Jeszcze mówił, a już fizjonomia przybrała swój zwykły, błogi wyraz. — Zanadto się uniosłem — powiedział. — Tapman, podaj mi pan rękę. Czarna chmura, okrywająca twarz pana Tapmena znikła przy tych słowach. Gorąco uścisnął więc rękę swego przyjaciela, mówiąc: Zanadto uniosłem się. Nie, 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 odparł pan Pikwik ja to jestem winien. Włożysz dziś zieloną kurtkę, to, ale za nic za nic zawołał pan tapmen. Dla mnie to zrobisz rzekł pan Pikwik że włożysz. A jeżeli tak, jeśli tak, to, to zgoda. Ułożono się więc, iż panowie Tapman, Winkle i Snodgrass przywdzieją kostiumy fantastyczne. Tak to namiętność doprowadziła pana Pikwika do postępowania sprzecznego z jego zdrowym rozsądkiem. I trudno by znaleźć bardziej przekonywający dowód łagodności charakteru tego wielkiego męża, Choćby nawet wszystkie zdarzenia, o których mowa w tym rozdziale, były zmyślone. Pan Hunter nie przesadził w opisie zasobów Salomona Lukasa. Kostiumów miał on wiele, bardzo wiele. Być może iż nie były ściśle klasyczne, ani zupełnie nowe. Być może nie przedstawiały też ubiorów żadnego wieku ani kraju, ale za to były mniej więcej suto wyszywane złotem. A cóż jest świetniejszego nad złoto? Można by im też zarzucić, że nie sprawiały wiele efektu. Przy świetle dziennym, ale cały świat wiedział, iż tem świetniej błyszczeć będą przy świecach. Jeżeli więc kto daje bal kostiumowy w dzień, wskutek czego kostiumy nie błyszczą, jakby błyszczały przy świecach, wina tego nie spada na naszycia i galony, ale najzupełniej na osoby dające bal w dzień. I takie było rozumowanie Salomona Lukasa. Pod wpływem jego, panowie Tapman, Winkle i Snodgrass przystali na wzięcie kostiumów, jakie zalecił im jego gust i doświadczenie. W zajeździe pod herbem miejskim wynajęli pikwikiści powóz. Inny powóz z tego samego zakładu miał zawieźć państwo Pot do miejsca pobytu pani Hunter. Delikatnie wywdzięczając się za otrzymane zaproszenie, pan Pot. Przepowiedział z góry w gazecie ittenswińskiej, że rezydencja pani Hunter przedstawiać będzie niezwykle czarowny widok, urozmaicony i miły, świetne zebranie piękności i talentów, ujmujący obraz uprzejmości, a przede wszystkim przepychu, miarkowanego najwykwintniejszym smakiem, zbytku upiększonego doskonałą harmonią i najlepszym tonem, obok których Bajeczne cuda tysiąca i jednej nocy wydadzą się tak mroczne i ponure, jak umysły grubijańskich osobistości ośmielających się jadem zazdrości, kalać przygotowania do tej zabawy, robione przez znakomitą i cnotliwą damę, na której ołtarzu składa się ten skromny hołd uwielbienia. Ostatni ten frazes był ostrym sarkazmem wymierzonym przeciw niepodległości. Która jako niezaproszona na śniadanie w ostatnich swych czterech numerach, usiłowała wydrwić całą uroczystość, drukując większymi literami dowcipy swe na ten temat. Nadszedł wreszcie poranek. Wspaniale wyglądał pan Tapman w aksamitnej kurtce, niesłychanie obcisłej. Górne części nóg jego zawarte były w aksamitnych spodniach, dolne ujęte w bardzo skomplikowane bandaże, do jakich wszyscy bandyci mają szczególne, a niepojęte zamiłowanie. Tak miło było widzieć jego wąsy podkręcone do góry i wielki wykładany kołnierz od koszuli, z którego wyglądały jego pełne policzki, rozkosz sprawiał jego kapelusz, podobny do głowy cukru, i przewiązany wstążkami wszystkich kolorów który to kapelusz bandyta musiał umieścić na kolanach, gdyż żaden śmiertelnik nie utrzymałby go na głowie w powozie. Wygląd osoby pana Snowdgrasa był również przyjemny i ujmujący. Miał on kaftan atłasowy i jedwabną tunikę, a głowę ocieniał mu grecki hełm. Był to, jak wiadomo, całemu światu, a jeżeli nie całemu światu, to, to panu Salomonowi Lukas, zwyczajny i autentyczny ubiór trubadurów, od czasów najdawniejszych, aż do chwili, gdy ostatecznie znikli z powierzchni ziemi. I wszystko to było bardzo miłe, ale nic nie da się porównać z wrzaskiem pospólstwa, kiedy powóz ruszył za powozem pana Potta, kiedy powóz pana Potta zatrzymał się przed drzwiami jego mieszkania, kiedy drzwi tego mieszkania otworzyły się i ukazały wielkiego dziennikarza ubranego. W mundur rosyjskiego policjanta z ogromnym knutem w ręku. Był to taktowny symbol surowej i silnej władzy, posiadanej przez gazetę i tę zwilską i okropnej kary, jaka zagrażała jej przeciwnikom politycznym. Brawo, brawo! zawołali panowie Tapman i Snowdras, ujrzawszy tę ruchomą allegorię. – Brawo! – odezwał się głos pana Pikwika z głębi sieni. – Uhu, pot! Pot! – wrzeszczał tłum. Podczas tych powitań redaktor wsiadł do powozu, uśmiechając się z pewnego rodzaju uprzejmą godnością dowodzącą, i szczuł swą władzę i umiał ją sprawować. Po redaktorze ujrzano, jak wyszła z domu pani pot, która by najzupełniej była podobna do Apollina, Gdyby nie miała na sobie sukni, prowadził ją pod rękę pan Winkle, którego dzięki jego czerwonemu ubiorowi nie można było wziąć za kogokolwiek innego jak za strzelca, gdyby nie był podobny równocześnie do listonosza londyńskiego. Na koniec ukazał się pan Pickwick, także przy oklaskach uliczników, równie hałaśliwych jak poprzednie, ponieważ jego spodnie i kamasze. Wydawały się im także zabytkami starożytności. Oba powozy skierowały się ku posiadłości pani Hunter. Na koźle tego, który zawierał pana pikwika, siedział Samuel Weller, mający dopomagać służbie. Cały tłum mężczyźni, kobiety, chłopcy i dziewczęta, dzieciaki i starcy, zgromadzeni, by przypatrzeć się kostiumom, doznali największej rozkoszy, ujrzawszy pana pikwika pod rękę. Z jednej strony z bandytą, z drugiej strony z trubadurem. A gdy pan Tapman, chcąc wystąpić w całej okazałości, począł czynić wysiłki, by osadzić na głowie swój kapelusz, powstał hałas tak niesłychany, jakiego nigdy, ani przedtem, ani potem, nie słyszano. Ogromne, a pyszne przygotowania do uroczystości. Najzupełniej sprawdziły prorocze pochwały pana Pota o bajecznych cudach tysiąca jednej nocy, a jednocześnie zadawały kłam przewrotnym insynuacjom jadowitej niepodległości. Ogród, zajmujący przeszło pół morga przestrzeni, pełen był gości. Nigdy nie błyszczała piękność, elegancja i literatura. Takim blaskiem młoda dama pisująca poezję do Gazety Itenswilskiej była ubrana, albo raczej rozebrana za odaliskę. Opierała się na ręku dżentelmena pisującego artykuły krytyczne, który bardzo właściwie przywdział mundur feldmarszałka, wyjąwszy palone buty. Mnóstwo było tu geniuszów tej samej siły, i wszyscy rozsądni ludzie uważali się za szczęśliwych, że mogli ich tu spotkać. Więcej jeszcze było tam spółtuzina lwów londyńskich autorów, prawdziwych autorów, którzy ponapisywali już całe księgi i, i wydrukowali je. Można było ich widzieć, jak przechadzali się niczym prości śmiertelnicy. Uśmiechali się, rozmawiali, nawet prawili niedorzeczności, ożywiane niewątpliwie tym pełnym przychylności, zamiarem, by ich zrozumieli ludzie, wśród których się znajdowali. Prócz tego była tu orkiestra w kartonowych, złoconych kapeluszach, czterech śpiewaków, tak zwanych włoskich, w odpowiednich ubiorach, i około tuzina wynajętych lokajów, także w odpowiednich ubiorach, mówiąc nawiasem. Bardzo, bardzo brudnych.